W dzisiejszym filmie zobaczymy. Putin straszy Zachód bronią jądrową. Konsekwencje będą tragiczne. Rewolucja w Korei Północnej. Czas wielkich zmian na Ziemi i w kosmosie. Helikopter runął do morza. Na pokładzie było 6 osób. Polscy dowódcy o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Chiny otwarte na amerykański biznes pomimo sporu o Tajwan. Tusk pod presją. Dostał ultimatum. Ma na to 2 dni. Astronauci azjatyckiego mocarstwa gotowi do lotu w kosmos. Rząd wprowadził 2 stopnie alarmowe. Możliwe kontrole miejsc publicznych. Chmura pustynnego pyłu zmierza ze Afryki prosto do Polski. Zapraszam do oglądania. Putin straszy Zachód bronią jądrową. Konsekwencje będą tragiczne. Prezydent Rosji skomentował bieżące wydarzenia polityczne i zapowiedział działania Rosji na najbliższe lata. Podkreślił, że od czasu rozpoczęcia walk na Ukrainie jego wojsko zdobyło ogromne doświadczenia bojowe i udowodniło siłę. Zdolności bojowe sił zbrojnych Rosji wzrosły wielokrotnie. Na wszystkich kierunkach wojska posuwają się naprzód i wyzwalają terytoria. Wyrosła cała plejada dowódców dbających o ludzi i kompetentnie wykonujących swoje obowiązki, podkreślił rosyjski prezydent. Wskazał też, co według niego jest prawdziwym celem NATO pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Waszyngton podejmuje otwarcie wrogie działania, chcąc zadać Moskwie strategiczną porażkę na polu bitwy. Powiedział, podkreślając, że Zachód sam wywołał konflikty w wielu krajach, a mimo to twierdzi, że Rosja zamierza zaatakować Europę. Obce państwa same wybierają cele, w które należy uderzyć i mówią o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Konsekwencje dla interwencjonistów będą bardzo tragiczne. Dysponujemy także bronią, która może razić cele na ich terytorium, powiedział Władimir Putin. Jednocześnie podkreślił, że polityka krajów Zachodu może doprowadzić do konfliktu nuklearnego. Wszystko, co teraz wymyślają, jak straszą cały świat, to wszystko naprawdę grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej, przekonywał. Przypomniał też, że celem Kremla jest stabilizacja sytuacji w Eurazji. Działania Stanów Zjednoczonych i sojuszników doprowadziły do demontażu europejskiego systemu bezpieczeństwa. Musimy wypracować nowy zarys równego i niepodzielnego bezpieczeństwa Eurazji. Rosja jest gotowa na dialog ze wszystkimi, którzy są tym zainteresowani. Bez suwerennej, silnej Rosji nie jest możliwy trwały porządek świata, dodał. Według Putina społeczeństwo rosyjskie popiera działania wojska i jest gotowe do jeszcze większego zaangażowania w zwycięstwo. W ciągu 2 lat rosyjski biznes wysłał miliardy rubli na wsparcie bojowników Północnego Okręgu Wojskowego. Ludzie wysyłają siatki maskujące i różne paczki ze swoich czasami skromnych zapasów. To wkład w ogólne zwycięstwo. Jako przykład działań skierowanych przeciwko bezpieczeństwu Rosji, Putin wskazał dołączenie do sojuszu Szwecji i Finlandii. Dlatego Rosja zamierza wzmocnić siły w rejonie przygranicznym. Rewolucja w Korei Północnej. Czas wielkich zmian na Ziemi i w kosmosie. Niezależni eksperci ustalili, że wystrzelony w listopadzie satelita Malinkyong 1 zaliczył udany start i działa. W kontrolowany sposób zmienia orbitę, co oznacza, że Pjongjang kontroluje jego ruchy. 2 poprzednie starty satelity nie powiodły się. Nie wiadomo, co potrafi satelita. Jak zapewnia Pjongjang, fotografuje on tajne obiekty armii USA w Korei Południowej. Podczas uroczystości w powiecie Songchon Kim Jong-un zobowiązał się do kontynuowania polityki rozwoju regionalnego, zgodnie z którą w ciągu następnej dekady kraj ma co roku otwierać nowoczesne lub zmodernizowane fabryki w co najmniej 20 regionach kraju. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wezwał do rewolucji przemysłowej w regionach wiejskich, podaje agencja Reutera. Dodaje, że tamtejsze władze mówią o inwestycjach na niespotykaną skalę. Ma to być receptą na kryzys żywnościowy i pogłębianie się nierówności ekonomicznych między mieszkańcami półwyspu. Polityka Kim Jong-una przewiduje ogromne inwestycje w ciągu najbliższych 10 lat. Informuje Reuters, opierając się na doniesieniach północno-koreańskiej agencji KCNA. Według zapowiedzi w co najmniej 20 odległych powiatach każdego roku przez następnych 10 lat będą powstawać zmodernizowane fabryki.
ustanowienie regionalnych fabryk przemysłowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i linie produkcyjne w każdym mieście i hrabstwie kraju w ciągu najbliższych 10 lat jest naprawdę wielką rewolucją o ogromnym epokowym znaczeniu. Powiedział w czwartek Kim Jong-un, cytowany przez północno-koreańską państwową agencję KCNA. Helikopter runął do morza. Na pokładzie było 6 osób. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w wyniku katastrofy śmigłowca u wybrzeży Norwegii, podaje agencja Reutera. Centrum Koordynacji Ratownictwa poinformowało, że w środę wieczorem u wybrzeży zachodniej Norwegii doszło do katastrofy śmigłowca, który wylądował w morzu. Na pokładzie znajdowało się 6 osób. Wszyscy pasażerowie zostali wyciągnięci. Odnieśli obrażenia o różnym stopniu. Jedna osoba zmarła w czwartek w szpitalu. Śmigłowiec należał do firmy Bristow Norway, która obsługuje platformy naftowe i gazowe na Morzu Północnym. Służby przekazały, że helikopter Sikorski S-92 w momencie wypadku odbywał misję szkoleniową. Nie ustalono jeszcze przyczyny katastrofy. Polscy dowódcy o wysłaniu wojsk na Ukrainę. W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że nie należy wykluczać możliwości wysłania zachodnich sił lądowych na Ukrainę w przyszłości. Jednakże obecnie według jego opinii nie ma konsensusu w tej sprawie. Były dowódca GROM generał Roman Polko w rozmowie z polską agencją prasową odniósł się do wypowiedzi prezydenta Francji. W jego ocenie słowa Macrona, o ile zostały wcześniej skonsultowane z sojusznikami, nie powinny dziwić. Kiedy Rosja grozi nam bronią atomową, agresją czy połączeniem z obwodem królewieckim przez Polskę lub Litwę, to trudno nie rozpatrywać również takich scenariuszy. Musimy oczekiwać najlepszego, ale przygotować się na najgorsze, podkreślił generał. Dodał, że nikt nie kwestionuje tego, że jeśli Władimir Putin zajmie Ukrainę, to pójdzie dalej. Może to zabrzmi brutalnie, ale wiadomo, że lepiej jest toczyć wojnę na obcym terytorium niż na własnym. Chociażby ze względu na to, by zminimalizować narażenie na niebezpieczeństwo cywilów. Jeżeli mamy nie oddać nawet centymetra ziemi, to trzeba rozpatrywać wariant z użyciem wyłącznie wojsk lądowych. By ta wojna nie przeniosła się na terytorium NATO, trzeba o tym rozmawiać. Nie możemy udawać, że ten temat nie istnieje, dodał. Według oceny generała szanse na konieczność podjęcia tego rodzaju działań są niewielkie. Dlatego wojskowy uspokaja i zaznacza, że są to tylko czarne scenariusze. Armia zawsze musi być przygotowana na najgorsze. To scenariusz, który zakłada brak pomocy militarnej dla Ukrainy, upadek morale żołnierzy ukraińskich i ludność gotową żyć pod rosyjską okupacją. To bardzo nierealna wizja. Inny generał Waldemar Skrzypczak, odnosząc się do słów prezydenta Macrona, stanowczo oświadczył, że wysłanie wojsk na Ukrainę jest wykluczone. Wejście któregokolwiek członka NATO na Ukrainę będzie równało się konfliktowi na pełną skalę i wybuchowi III wojny światowej, zaznaczył generał. Skrzypczak podkreślił, że dyskusja między głowami państw odbyła się za zamkniętymi drzwiami, dlatego wydaje mu się zaskakujące, że decyzja o upublicznieniu tego wątku rozmowy została podjęta. Zauważył, że skoro nie zapadły żadne wiążące deklaracje, nie należy o tym publicznie mówić. W jego ocenie tego rodzaju dyskusje nie mają racjonalnego uzasadnienia w kontekście bieżących wydarzeń na świecie. Ponadto podkreślił, że choć wojna na Ukrainie ma znaczenie, nie powinniśmy angażować się militarnie w ten konflikt. Chiny otwarte na amerykański biznes pomimo sporu o Tajwan. Amerykanie usłyszeli, że Chiny są otwarte na to, by amerykański biznes dalej w tym kraju inwestował. Wzmocnienie współpracy gospodarczej i handlowej jest korzystne dla obu krajów. Oddalanie się i budowanie małych podwórek z wysokimi murami nie jest zgodne z podstawowymi interesami obu stron, przyznał Li Qiang i podkreślił, że Chiny są otwarte na to, by amerykański biznes dalej w tym kraju inwestował. W środę w Pekinie pojawiła się amerykańska delegacja z szefową amerykańskiej izby handlowej na czele. Susan Clark rozmawiała z Li Qiangiem. Premier Chin ocenił, że w interesie obu krajów jest zwiększenie współpracy gospodarczej. Chiny i Stany Zjednoczone powinny wzmocnić więzi gospodarcze i handlowe, a Waszyngton powinien unikać oddalania się od Chin. Premier Chin Li Qiang uważa, że Pekin i Waszyngton powinny wzmocnić relacje na różnych polach, informuje agencja Reutera.
Dwa supermocarstwa przeżywają kryzys w relacjach, między innymi w związku z różnym stosunkiem do Tajwanu. Chiny nieraz podkreślały, że Tajwan należy do nich i dążą do przejęcia nad nim kontroli, ale większość mieszkańców wyspy nie popiera takiego rozwiązania. Natomiast Amerykanie popierają tajwańskich polityków sprzeciwiających się Chinom. Tajwan to światowe centrum chipów, co jest kluczowe podczas trwającej rywalizacji technologicznej między Pekinem a Waszyngtonem. Stany Zjednoczone oskarżają również Pekin o rozpoczęcie epidemii fentanylu w swoim kraju. Jest to substancja, która od lat doprowadza do śmierci niemal 100 tysięcy Amerykanów każdego roku. Amerykanie poprosili Pekin, żeby rozpoczął działania przeciwko rodzimym firmom produkującym substancje chemiczne używane do wytwarzania fentanylu. Tusk pod presją. Dostał ultimatum. Ma na to 2 dni. Jeżeli w ciągu 2 dni premier Donald Tusk nie pofatyguje się do rolników w Gronowie, ci zablokują autostradę A1. Manifestujący oświadczyli to dziś podczas blokady drogi krajowej nr 15. Ich zdaniem czwartkowe spotkanie premiera z rolnikami było ustawką, a premier spotkał się z działaczami związków, a nie rolnikami. Zdarzenie miało miejsce 29 lutego. Tusk na konferencji zdał relację z działań. Nie ściemniałem. Ja wiem, co jest w moim zasięgu, co jest możliwe. Myślę, że przynajmniej to zostało docenione przez moich rozmówców. Bardzo poważnie ich traktuję, oznajmił. Rolnicy po rozmowach wyrażali mieszane uczucia. Sygnalizowali, że jest światełko w tunelu. Jednak oznajmili też, że nie usłyszeli żadnych konkretów. Poinformowali więc, że blokada trasy łączącej województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie będzie prowadzona do skutku. Czekamy na przyjazd premiera Donalda Tuska. Nie będziemy więcej jeździli do Warszawy. Byliśmy tam, a premiera nie było. Jeżeli w ciągu 2 dni do nas nie przyjedzie, zablokujemy autostradę A1. Jak będzie trzeba, zaczniemy ją orać. Nie boimy się policji. Rolnicy są tu i czekają na pana, panie Tusk. Nie na pana wiceministra Kołodziejczaka, a na pana. Zagroził przywódca strajku rolniczego w regionie toruńskim Paweł Sikorski. Także w Tużnie nadal trwa protest na wysokości 136 km A1 pomiędzy węzłami Lisewo i Lubieczem, poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA. Całkowicie zablokowany jest wjazd na autostradę, a na zjeździe z A1 pojazdy przepuszczane są cyklicznie. Astronauci azjatyckiego mocarstwa gotowi do lotu w kosmos. Astronauci wybrani do uczestnictwa w programie załogowych lotów kosmicznych Gaganian realizowanym przez Indie to doświadczeni oficerowie w wieku od 38 do 45 lat, którzy stanowią elitę indyjskich sił powietrznych. Posiadają tysiące godzin lotów na myśliwcach, bombowcach i różnych typach samolotów transportowych. Co najmniej 2 spośród nich jest pilotami doświadczalnymi oraz instruktorami pilotażu. Do wtorku ich nazwiska i wizerunki były ściśle strzeżoną tajemnicą. 4 astronautów przeszła tajny 13-miesięczny trening w Rosji, w Centrum Szkolenia Kosmonautów imienia Gagarina pod Moskwą. Informacje ujawnione przez Indyjską Agencję Kosmiczną ISRO sugerują, że po zakończeniu tego szkolenia astronauci praktykowali na symulatorach w swoim kraju, a obecnie aktywnie uczestniczą w opracowywaniu systemów pojazdu załogowego, który ma ich w przyszłości wynieść na orbitę okołoziemską. Według ISRO wkrótce wezmą udział w osobnym szkoleniu w Stanach Zjednoczonych. Mimo że pierwszy lot załogowy planowany jest dopiero na rok 2025, program Gaganian nadal zajmuje ważne miejsce w agendzie indyjskiego premiera. Premier ogłosił plan jego wprowadzenia w życie ponad 5 lat temu. Publiczna prezentacja astronautów miała miejsce zaledwie kilka tygodni przed wyborami, w których Narendra Modi ubiegał się o reelekcję. Do tej pory tylko jeden indyjski kosmonauta, pilot Rakesh Sharma, opuścił Ziemię, uczestnicząc w locie na orbitę w ramach radzieckiego programu Interkosmos w 1984 roku. Jednak rząd wschodzącej azjatyckiej potęgi ma znacznie większe ambicje. W sierpniu ubiegłego roku Indie jako 4. kraj na świecie umieściły robotyczny lądownik na powierzchni Księżyca. Program kosmiczny Indii oparty na zaawansowanych rakietach i technologiach satelitarnych prowadzony jest od 10 lat i w ostatnich latach rozwija się coraz szybciej. Od 2008 roku indyjscy inżynierowie i naukowcy wysłali w kosmos aż 5 sond naukowych międzyplanetarnych. Spośród nich 3 miały zadanie badania Księżyca. W 2014 roku orbiter Mangalian rozpoczął misję obserwacji Marsa, a we wrześniu 2023 roku ISRO wysłała w kosmos obserwatorium słoneczne Aditya L1, mające służyć do badania Słońca.
W grudniu ubiegłego roku Indie zaprezentowały swoje długoterminowe plany w rozwoju programu kosmicznego do roku 2047. W tych perspektywach przewiduje się kolejną bezzałogową wyprawę księżycową oraz budowę załogowej stacji kosmicznej zdolnej do przyjęcia 3 astronautów. Dodatkowo ogłoszono, że indyjscy kosmonauci do 2040 roku podjęliby próbę lądowania na Księżycu. Rząd wprowadził 2 stopnie alarmowe, możliwe kontrole miejsc publicznych. Premier Donald Tusk wprowadził stopnie alarmowe Bravo oraz Bravo CRP. Poinformowało 29 lutego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mają one obowiązywać do końca maja oraz stanowią sygnał dla służb i administracji publicznej. Bravo jest 2 stopniem alarmowym. Zobowiązuje on administrację publiczną do zachowania zwiększonej czujności, a także prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Wiąże się ponadto z dodatkowymi wytycznymi dla służb i administracji, które obejmują m.in. obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych przez policję, straż graniczną i żandarmerię wojskową. Kontrolę pojazdów, osób i budynków publicznych w rejonach zagrożonych. Zapewnienie personelu na wypadek zdarzeń terrorystycznych. Zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń. Przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego. Chmura pustynnego pyłu zmierza z Afryki prosto do Polski. Z analizy symulacji zaprezentowanych przez IMGW wynika, że duża ilość drobinek piasku dotrze bezpośrednio do Polski. Istnieje możliwość, że w piątek 1 marca niebo nabierze pomarańczowego odcienia. Specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW przedstawili projekcję rozprzestrzeniania się pyłu z nad Sahary w najbliższych dniach. Animacja opublikowana na profilu Centrum na portalu X sugeruje, że Polska znajduje się na szlaku powietrznych zanieczyszczeń. Prognoza jednoznacznie wskazuje, że w najbliższych dniach do Polski może napłynąć duża ilość pyłu z Afryki. Istnieje możliwość, że będzie się on rozprzestrzeniał w naszej atmosferze nawet przez kolejny tydzień. Pyłowa chmura dotrze do Polski w piątek, który prognozowany jest również jako najcieplejszy dzień tygodnia.